Ksiądz biskupie Stanisławie, przewielebny księże prałacie Andrzeju, czcigodni kapłani, drodzy rodacy, stajemy dziś w Kaliszu we wspólnocie Kościoła i w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności, aby upomnieć się o wolność i prawdę w polskiej przestrzeni medialnej. Stajemy dziś razem i domagamy się, aby w ojczyźnie Jana Pawła II był powszechnie dostępny katolicki głos i obraz telewizji trwanej. Ojcze biskupie Stanisławie, który od lat stajesz w obronie katolickich mediów, chcemy dziś modlić się pod Twoim przewodnictwem tu w katedrze kaliskiej za naszą ojczyznę, za telewizję trwaną. Potrzebujemy dzisiaj mocy Bożej płynącej z Najświętszej Ofiary, aby wytrwać, wytrwać do końca i zwyciężyć. Bracia i siostry, Polacy, katolicy, razem z wami w czasie tej mszy świętej modlę się za ojczyznę i modlę się w intencji wielkich dzieł, jakimi są media katolickie, Radio Maryja i telewizja trwała. Gdyby tym, którzy propagują tak zwaną nowoczesność i postęp, udało się wyeliminować te media, wówczas by pojawiły się ciemności. Ciemności w dziedzinie prawdy i w dziedzinie moralności. Módlmy się za tych, którzy decydują o ładu medialnym w naszej ojczyźnie, aby zrozumieli, że naród polski ma prawo do powszechnego dostępu do programu jedynej ogólnopolskiej telewizji katolickiej, telewizji trwanej. Ciebie prosimy. Módlmy się za Chrystus obecnych, abyśmy pamiętali, że wolność, niezależność i służba prawdzie wymaga poświęcenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Jako żywy Kościół pragniemy czynnie uczestniczyć w tajemnicy odkupienia. Nasze dziewczynienie Bogu zawiera się w dziewczynieniu samego Chrystusa, który daje nam przykład bezwarunkowego nadzieżenia woli. Przedstawiciele Wielkopolskich Rolników składają dar na niego. Panie Jezus, przyłóż naturalnie i ekologicznych nawozów. Przedstawiciele lokalnych producentów owoców i warzyw składają dar na swoją owocową warzywę. Panie Jezus, spraw, abyśmy podnieśli bezrobocie i głodu, potrafili dzielić się z najmniejszymi. Przedstawiciele Rady Kaszubskiej działające przy Maracie Świętej Józefa w Kaliszu oraz Bractwa Świętego Józefa składają dar.
Teraz pana Włodzimierza Muta, mieszkańca Kalisza, o odczytanie w naszym imieniu petycji do włodarzy miasta. Kalisz, dnia 12 maja 2012 roku. Pan doktor inżynier Janusz Pęcherz, prezydent miasta Kalisza. Państwo radni Rady Miejskiej Kalisza. Szanowni Państwo, zwracamy się do Was jako do włodarzy najstarszego miasta w Polsce, miasta wielu kultur, miasta, które przyjęło zaszczytny patronat świętego Józefa, opiekuna najświętszej rodziny. Prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie powszechnego dostępu do jedynej w Polsce katolickiej telewizji prawnej w ramach naziemnego systemu cyfrowego. Już kilkadziesiąt samorządów lokalnych w różnych szczeblach podjęło stosowne uchwały kierowane głównie do Krajowej Rady Radio i Telewizji, upominając się o poszanowanie konstytucyjnego prawa do wolności słowa i pluralizmu w przestrzeni medialnej oraz wzywając do uwzględnienia telewizji trwałej w procesie koncesyjnym dotyczącym możliwości emisji programu w cyfrowym systemie naziemnym, co pozwoli na bezpłatny, powszechny odbiór tej stacji w polskich domach. Jak Państwu zapewne wiadomo, to właśnie telewizja trwała poprzez comiesięczne transmisje z Bazyliki Świętego Józefa, spotkań modlitewno-edukacyjnych dotyczących spraw polskich rodzin, od kilku lat rozsławia i promuje miasto Kalisz na cały świat. Jest to szczególne wyróżnienie dla Kalisza. Ufamy, że Wysoka Rada Miejska Kalisza, szanując prawa i wolności obywatelskie, podejmie jednogłośnie właściwą uchwałę w tej tak ważnej dla Polaków sprawie. Tą petycję wręczymy. Dziękujemy. Kurwa! Tak. Jeśli są władze miasta, to prosimy do nas. Panie prezydencie, państwo radni, prosimy do nas. Widzimy jednego ważnego. Pan Andrzej Kliwon. Jeden, ale jaki? Panie Andrzej, ja chcę pan przyjąć od nas tą petycję z prośbą o przekazanie panu prezydentowi, panu przewodniczącemu i wszystkim radom. Spodziewamy się rychłego podjęcia odpowiednich uchwał. Szczęść Boże. W najbliższej sesji Rady Miejskiej Kalisza w imieniu Państwa pozwolę sobie tą petycję przedstawić Wysokiej Radzie, Panu Prezydentowi. A jednocześnie bardzo Państwu dziękuję, że tutaj jesteście wszyscy. Bardzo, bardzo z całego serca Wam dziękuję. Dziękuję organizatorom przede wszystkim, ale też dziękuję świętemu Józefowi. Thank you.
Witam Jego Ekscelencję księdza biskupa Teofila Wilskiego. Radujemy się z jego obecności. Witam Solidarność Kaliską, region Południowa Wielkopolska z panem przewodniczącym Janem Mosińskim. Witam przedstawicieli partii politycznych. Witam Prawo i Sprawiedliwość z posłami panem Adamem Rogackim, Janem Wieliczakiem. Witam pana posła Andrzeja Mikołaja Derę, który reprezentuje Solidarną Polskę. Witam Klub Gazety Polskiej z Kalisza i z Ostrowa. Witam rodzinę Radia Maryja. Witam Klub Inteligencji Katolickiej. Witam Akcję Katolicką Diecezji Kaliskiej, a przede wszystkim Akcję Katolicką Parafii Świętego Józefa. Witam nade wszystko gospodarza tej parafii, księdza prałata Jacka Plotę. Drodzy Państwo, nasze spotkanie na placu Świętego Józefa rozpoczniemy hymnem narodowym. Co na Boga naszego dzieła szanować bierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączyć się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączyć się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Szanowni Państwo, stajemy dziś przed pomnikiem błogosławionego Jana Pawła II, aby wzywać jego pomocy w obronie katolickich mediów, w obronie telewizji Trwam. Ojciec Święty Jan Paweł II od początku dostrzegał znaczenie mediów w życiu człowieka, ich rolę w nowej ewangelizacji. Wołał przed laty do nas: musicie aktywnie zabiegać o to, by Ewangelia nie była spychana wyłącznie do sfery życia prywatnego. Nie! Jezus Chrystus musi być głoszony całemu światu i dlatego Kościół musi wyjść na rozległe forum środków przekazu z ufnością i z odwagą. Mówił dalej Jan Paweł II. Kolumny gazet, mikrofony radiowe i telewizyjne kamery są amboną, z której współczesne społeczeństwo czerpie wiele dla swych moralnych i duchowych postaw. Kościół musi być obecny na tej nowej ambonie z własnymi gazetami, z własnymi czasopismami, z własnymi stacjami i programami radiowo-telewizyjnymi, z własnym głosem prawdy i miłości. Te słowa Jana Pawła II przypominamy dzisiaj panu Janowi Dworakowi, dawnemu działaczowi Solidarności,
który pracował w prasie katolickiej i podziemnej, który dziś troszczy się o budowę świątyni opatrzności Bożej. Panie przewodniczący, święty Maksymilian Maria Kolbe już przed wojną mówił: możemy wybudować wiele kościołów, ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, to te kościoły będą puste. Do błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II zwrócą się teraz polskie rodziny, rodzice i młodzież. Prosimy bardzo. Błogosławiony Ojcze Święty, przychodzimy dzisiaj do Ciebie w momencie, kiedy coraz trudniej jest nam przeciwstawiać się złu. Czujemy, że cywilizacja śmierci mami nasze dzieci i młodzież wszechobecną kulturą myślowego zniewolenia. Nasze serca wypełnia strach o przyszłe pokolenia Polaków. Dostrzegamy także bardzo wyraźnie niebezpieczeństwo braku niezależności współczesnych mediów, które stają się w coraz większym stopniu narzędziami zniewolenia. Ojcze Święty, Ty doskonale rozumiałeś wartość wolności i myśli słowa. Zdajemy sobie sprawę, że bez prawdy i wolności w środkach masowego przekazu przyszłość naszej ojczyzny może być zagrożona. Błogosławiony Ojcze Święty, osłoń Radio Maryja, Telewizję Trwam i inne media katolickie, media, które rodziły się na progu niepodległej Polski po latach intelektualnego zniewolenia. Ojcze Święty, Tobie zawierzamy przyszłość w pełni niezależnych i prawych mediów. Umiłowany nasz Ojcze Święty, my młodzi szukający prawdy i dróg życia pragniemy, by media nie zniewalały nas. Nie chcemy jedynie świecącej, płytkiej i krzykliwej rozrywki, która zagłusza sumienie i nie pozwala myśleć. Pragniemy programów, których treści zgodne byłyby z wartościami nieprzemijającymi, o które Ty, Ojcze Święty, tak często nam przypominałeś. Ze szkoły programów nauczania znika historia Polski. Dzieła literatury polskiej są często pomijane i wycofywane z kanionu lektur. W obecnym czasie, kiedy dochodzi do takich nieprawidłowości i manipulacji sumieniem, to właśnie Radio Maryja, Telewizja Trwam dostrzega zagrożenia, jakie czyhają na młodzież, uzupełnia wiedzę z historii narodu polskiego, często zapomnianej, tej tak bolesnej, a jakże tej pięknej. Pomimo tak wielu krytycznych opinii na temat Radia Maryja i Telewizji Trwam, dostrzegamy nieocenioną wartość tych mediów. Janie Pawle Wielki, stawiaj się za nami w niebie u Boga Ojca, byśmy odważnie potrafili bronić prawdy i mediów, takich jak Radio Maryja i Telewizja Trwam, które o tę prawdę walczą. Dziękujemy polskiej młodzieży, dziękujemy polskim rodzicom, polskim rodzinom. Teraz dla Jana Pawła II i dla nas na skrzypcach zagra barkę przedstawicielka młodzieży Ola Śmieja. Prosimy bardzo. Thank you.
Brawo, dziękujemy. Kochani, co jest najważniejsze? Jest taka piosenka, którą śpiewaliśmy, którą chyba wszyscy znamy. Troszkę wychodzi z użycia, szkoda, bo jest piękna. Co jest najważniejsze? Co jest najpiękniejsze? Za co warto życie dać? I ta sama piosenka odpowiada na to pytanie. Noszę krzyżyk maleńki. I kochani, ten krzyżyk jest właśnie symbolem tego, co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, za co naprawdę warto życie dać. No bo jest symbolem wiary chrześcijańskiej. Kochani, mnóstwo ludzi za ten znak święty oddawało swoje życie, przelewało swoją krew. Kochani, tak spróbujmy się głęboko skupić, jakoś tak sercem wejść w tą modlitwę. I ufajmy, że będziemy wysłuchani. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Bóg zapłać, Ojcze Bolesławie. Kwiaty składają przedstawiciele środowisk politycznych i rodziny, polskie rodziny. Dziękujemy i pamiętajmy na co dzień o nauce Jana Pawła II. Każde radio, które do człowieka mówi, a nie tylko gra i też mądre rzeczy, jest potrzebne. I takim radiem jest też Radio Maryja. Ja bardzo lubię radio, które do mnie mówi w tym sensie, że porusza moją wyobraźnię. Potrzebne, konieczne, niezbędne, użyteczne. No można by chwalić długo, bo takie pytanie dosyć proste. Moi drodzy, pozwólcie, że teraz skieruję w waszym imieniu powierzenie świętemu Józefowi naszej ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Święty Józefie, moc Twojej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone stają się łatwe do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze polskie sprawy. Coraz trudniej dziś przeciwstawiać się złu. Coraz trudniej rozpoznać prawdę. Cywilizacja kłamstwa poprzez wszechobecne media wdziera się do naszych domów. Nasze rodziny
zewsząd zagrożone mirażami świata, tracą swoją siłę. Coraz częściej pytamy, czy istnieje jeszcze państwo polskie? Jak żyć pośród niedostatków i niepewności jutra? Zabierają nam Polskę, nasz ojczysty dom. Uderzają w święty Kościół Chrystusowy. Jak się obronić? Jak nie dać się zniewolić? Jak wytrwać? Jak budować jedność? Święty Józefie, potężny patronie, uproś nam dar niezłomnej wiary. Uproś nam łaskę rozeznania prawdy. Naucz nas właściwych wyborów, tych osobistych i tych w wymiarze społecznym. Wskaż nam przywódców i polityków, którzy swoich pożytków zapomniawszy, dobra ojczyzny i narodu, rzeczywiście bronić będą. Święty Józefie, wskaż nam takich polityków, którzy suwerenności państwa polskiego nie utopią w bezbożnej integracji. Obcym ośrodkom służyć nie będą, nie wyślą polskich chłopców jako najemników na wojnę obcych interesów. Święty Józefie, uproś nam polityków, dla których każde życie ludzkie to świętość, bez wyjątku. Uproś nam takich polityków, dla których godność i obrona rodziny będzie przedmiotem najwyższej troski. Uchroń nas, święty Józefie, przed władzą, która likwiduje szkoły, miejsca pracy, szpitale, która każe zapomnieć narodowi o historii. O tysiącletnim dziedzictwie chrześcijańskim. Opatrzność Boża dała Polsce i Polakom wielki dar Radia Maryja i Telewizji Trwam. Te media pozwoliły podnieść głowę umęczonemu narodowi. Dodały nam odwagi, aby stawać się świadkami Chrystusa na świecie. Te media to wielka nadzieja dla Polski, której nie chcemy utracić. Święty Józefie, oddal wszelkie niebezpieczeństwa grożące Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Weź pod swoją opiekę wszystkie obecne i przyszłe sprawy Telewizji Trwam. Święty Józefie, po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Solidarność, region Południowa Wielkopolska, Jan Mosiński. Święty Józefie, przychodzi do Ciebie Solidarność. Pełna ufności,
prosi, abyś wsparł nasze modlitwy i wołania w obronie niezależnych katolickich mediów, które tak jak telewizja Trwam, są wielkim darem od Pana Boga. To my, robotnicy sierpnia 1980 roku, a także robotnicy strajków w 1989 roku, głośno upominaliśmy się o wolność słowa i zniesienie cenzury. Dzisiaj czynimy to ponownie. Gromadząc się przed Twoim obliczem, ponawiamy nasze prośby. Święty Józefie, broń nas przed złem. Złem, którym jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a także media promujące antychrześcijański i antypolski profil. Media, które dla politycznej poprawności wspierają i promują antykatolicki kurs wymierzony przeciwko wielomilionowej społeczności Polaków. Święty Józefie, obudź w nas solidarność ludzkich serc, zjednoczonych w trwaniu na straży tych wartości, które mamy wypisane na naszych solidarnościowych sztandarach. Bóg, honor, ojczyzna. Bóg w naszych sercach, naszych domach i zakładach pracy. Honor, który nakazuje służyć ojczyźnie w sposób godny. Ojczyzna, a więc Polska, wolna od relatywizmu i antypolskich działań inspirowanych przez niektóre środowiska polityczne. Święty Józefie, prosimy, wysłuchaj naszych próśb i modlitw. Chroni nas, stróżu nazaretańskiej rodziny, od cenzury, a także od wszelkich złych wpływów szerzonych przez niektóre środowiska, które blokując dostęp telewizji Trwam do nadawania programów na cyfrowym multipleksie, chcą szerzyć aspołeczne postawy obce naszej ponad tysiącletniej kulturze chrześcijańskiej i narodowej. Naszą obecnością tutaj Solidarność mówi głośne nie wszelkim postawom egoistycznym, hedonistycznym i konsumpcyjnym, szerzonym przez komercyjne i publiczne media w Polsce i w Europie. My, robotnicy, ludzie pracy Solidarności, nie godzimy się na dyskryminowanie telewizji Trwam, ponieważ nie zgadzamy się tak samo, jak w 1980 roku, w noc stanu wojennego, nie zgadzaliśmy się, aby zamykano nam usta, które krzyczały wówczas o wolność słowa. Mamy prawo mówić własnym głosem i w pełni korzystać z osiągnięć współczesnej techniki medialnej. To my wywalczyliśmy wolność i swobody obywatelskie. Nie zgadzamy się z decyzją Rady, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ponieważ jest ona sprzeczna z naszą wolą o wolne media. Decyzja, jaką podjęto, odmawiając dostępu do nadawania na platformie cyfrowej, wpisuje się w historyczne wydarzenia z okresu PRL-u. Państwa totalitarnego, gdzie Krajowa Rada zajmuje miejsce Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a odbiorcy telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, wśród których są rzesze członków Solidarności, spychani są na margines bliżej nieodokreślonych intruzów walczących o wolność słowa. Święty Józefie, pogromco duchów piekielnych, chroni naszą ojczyznę przed podstępnym działaniem szatana. Brak wolnych, prawdomównych mediów zatruwa nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne. Chroni potężny patronie telewizję Trwam, chroni nasze rodziny i nas samych. Dziękuję bardzo. Prosimy do mikrofonu polskich rolników. Apel rolników w sprawie telewizji Trwam. Drodzy przyjaciele telewizji Trwam i Radia Maryja, dziś w ten majowy maryjny dzień jednoczymy się z całą wspólnotą, by bronić telewizji Trwam. Gromadzimy się przed obliczem naszego ukochanego papieża Jana Pawła II, ufając, że jego duch jest tu wśród nas. Przychodzimy tu jako ludzie głębokiej wiary, jako przyjaciele Pana Boga. Ku Bogu składamy nasze gospodarskie, spracowane i często popękane ręce. Nasze serca kierujemy do Maryi, Matki Bożej, Najświętszej Gospodyni Polski. Niech Maryja prowadzi nas z nadzieją, że w ojczyźnie naszej znajdzie się właściwe miejsce dla Boga, prawdy, miłości, sprawiedliwości, że znajdzie się właściwe miejsce dla telewizji Trwam. My, rolnicy polskiej ziemi, stajemy razem z całą wspólnotą zatroskani o losy ojczyzny. Stajemy jako rzecznicy całego narodu. Stajemy jak żołnierze na warcie, by bronić naszego domu ojczystego, by bronić telewizji Trwam i Radia Maryja.
To właśnie Telewizja Trwam, Radio Maryja, nasz dziennik, z wiarą i szacunkiem i miłością odnoszą się do polskiej wsi. Walczą o godność i docenienie ciężkiej pracy polskiego rolnika. To właśnie Toruńska Rozgłośnia przedstawia polską ziemię jako najważniejszy skarb narodu, jako karmicielkę, jako podstawę bytu społeczeństwa. Wielokrotnie na falach Radia Maryja i ekranach Telewizji Trwam możemy usłyszeć troskę o polską ziemię ojczystą. Prośbę, byśmy pozostali jej wierni, byśmy nie opuszczali swojego posterunku pracy. To stamtąd płyną słowa, abyśmy przekonywali nasze dzieci, nasze wnuki, żeby wbrew wszystkiemu pozostali na ojczystej ziemi. Nasza polska ziemia chce wykarmić wszystkich. Chce dać chleb wszystkim, którzy są na tej ziemi. Nie możemy dopuścić do tego, by zabrakło nam chleba na codzienny stół, na wigilijny opłatek. Bez ziemi, tak jak bez domu, człowiek staje się włóczęgą, staje się sierotą. Błogosławiony nasz Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie na naszych oczach całował polską ziemię i prosił nam, abyśmy ją kochali, byli jej wierni, nigdy nie schodzili z ojczystego zagonu. Jesteśmy wdzięczni Telewizji Trwam i Radiu Maryja, że od zawsze są z nami, że upominają się o nas rolników, że bronią zawsze patriotycznych zachowań, walczą o prawdę, stają w obronie biednych i najsłabszych. Przekazują zawsze prawdziwe, jakże odmienne od innych rozgłośni informacje. Media te były z nami obecne podczas walki o nasz byt, o byt naszych dzieci, walki o naszą polską ziemię. Wtedy to podczas protestów rolniczych władza kazała nam do nas strzelać. Kazała strzelać do polskiego chleba. Kazała strzelać do żywicieli polskiego narodu. Telewizja Trwam i Radio Maryja stawała w naszej obronie, kiedy wytaczano nam rozprawy sądowe za nasz patriotyzm, za naszą miłość do polskiej ziemi. Dziś chcemy za tą obecność, za to trwanie przy nas, za ten prawdziwy przekaz medialny na cały świat z całego serca podziękować. Z wyrazami wdzięczności i najwyższego uznania patrzymy na postać ojca Tadeusza Rydzyka. Pomimo niesamowitych ataków na jego osobę, stawianych mu kolejnych barier i przeciwności, staje niestrudzony i niezłomny na przekór wszystkim w imię Boże, w imię Maryi, poszerza to wspólne dzieło. Jest to prawdziwy pokaz patriotyzmu, pokaz troski, prawdziwej miłości do ojczyzny, miłości do polskiej ziemi. Pragniemy Cię zapewnić, nasz pasterzu, że w tej walce nigdy nie będziesz osamotniony i nigdy nie pozwolimy, by katolicki głos w naszych domach kiedykolwiek zaniknął. Szczęść Boże, Ojcze Tadeuszu! Z wyrazami szacunku zwracamy się do pana Witolda Tomczaka, głównego organizatora dzisiejszego marszu, katolika, orędownika Telewizji Trwam i Radia Maryja, niestrudzonego wyznawcy prawdy, wartości, uczciwości i przyjaciela rolników. To właśnie on zaszczepił w nas nurt walki o polskość, wpoił nam zasady, jakimi powinniśmy się kierować w życiu osobistym. Był prawdziwym wzorem posła i dlatego jest nam bardzo przykro, że w obecnym parlamencie nie ma dla niego miejsca, a jest miejsce dla tych, którzy walczą z Bogiem, Krzyżem, Telewizją Trwam i Radiem Maryja. Jest miejsce dla tych, którzy walczą z własnym narodem, podnosząc nam wiek emerytalny. Głęboko jednak wierzymy, że nadejdzie taki dzień, kiedy to z trybuny sejmowej znów stanie Pan w naszej obronie. Panie Witoldzie, dziękujemy za wszystko, co Pan dla nas uczynił i nie poddawajmy się, idźmy razem wspólną drogą, drogą do zwycięstwa. Dziś prosimy Matkę Bożą Jasnogórską, by w tym majowym miesiącu maryjnym, gdzie wszystko rozkwita, pachnie, budzi się do życia, by wraz z nutami pieśni śpiewanych na jej cześć popłynęło wołanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby przyznała ona Telewizji Trwam należne jej miejsce w naszej ojczyźnie. Szczęść Boże, rolnicy ziemi kaliskiej. Służę, zrobimy wszystko w parlamencie, cały czas pracujemy, ale zrobimy wszystko, żeby Telewizja Trwam była dostępna w każdym polskim domu. To jest po prostu okno na świat katolików, to jest katolicki głos w naszych domach i wiemy, że oni wiedzą, jak to jest ważne, dlatego zrobimy wszystko, żeby katolicy czuli się tutaj u nas, u siebie, jak w domu, bo jesteśmy w domu, to jest Polska, to my, tu jest Polska i drodzy Państwo,
To nie jest pierwsza rzecz, jaka w tej chwili spotyka katolików w mediach. Drodzy Państwo, czy wiecie, że po raz pierwszy, pół roku temu, po raz pierwszy w historii telewizja publiczna nie pokazała spotkania Jana Pawła II z Ojca Świętego Benedykta XVI z młodzieżą. Pierwszy raz w historii od 20 lat telewizja publiczna ocenzurowała Ojca Świętego Benedykta XVI, w tym samym czasie zatrudniając satanistę do bardzo prestiżowego programu dla młodzieży. To mają być wzorce. Odbiera się telewizję Trwam z każdego domu, z możliwości odbioru w każdym domu. My na to nie pozwolimy. Zrobimy wszystko, żeby telewizja Trwam wróciła na swoje miejsce, na miejsce, na które zasługuje. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Ksiądz biskup Teofil Wilski. Prosimy o błogosławieństwo i słowo. Ja już będę mówił bardzo krótko i pragnę wszystkim pobłogosławić tej wielkiej sprawie, która nas tutaj połączyła. Powierzyliśmy te wszystkie sprawy, o których słyszeliśmy, które leżą nam na sercu Panu Bogu, w modlitwie. Powierzyliśmy Matce Bożej, dla której telewizja Trwam i Radio Maryja stara się służyć, głosić Ewangelię. Powierzyliśmy świętemu Józefowi i wierzymy w moc modlitwy. Ostatecznie to Bóg jest Bogiem ludzkich serc, sumień, Bogiem historii. I wierzymy, że ta sprawa zwycięży. Odchodzimy stąd z ufnością, z nadzieją w sercu. Zebraliśmy się przede wszystkim, żeby dać wyraz poparcia dla Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także, żeby się modlić w tej sprawie. Tam w katedrze, tutaj modliliśmy się, cały nasz marsz był modlitwą. I wierzymy, ufamy, że Pan Bóg zaradzi. Ale my nie możemy być bierni i to spotkanie jest wyrazem tego, że nie jesteśmy bierni. Prosimy, protestujemy, oburzamy się, pytamy się, czy władza chce służyć narodowi, bo jeżeli nie służy narodowi, to sprzeniewierza się sobie. I przy tej okazji chcemy, by ci, którzy wybrali posłów, na których ta władza się opiera, zapytali siebie, czy spodziewali się, że tak będzie. Czy się tego spodziewali? I niech zapytają także swoich tych posłów, czy oni są wierni sobie, czy może zniewoleni. Prawda nas wyzwoli. Chcemy prawdy, chcemy wolności. I cieszę się, że padło tyle słów wdzięczności dla Radia Maryja i Telewizji Trwam. Ta wdzięczność należy się Telewizji Trwam i Radiu Maryja i ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. Kali szczególnie, bo te sprawy poleca. Jesteśmy tu w pobliżu świętego Józefa, przy jego sanktuarium i przy pomniku błogosławionego Jana Pawła II. Im powierzamy tę sprawę w szczególny sposób. Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu mówił, by otworzyć drzwi Chrystusowi. Radio Maryja temu służy. Mówił także, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Duch odnowił serca ludzi, obudził świadomość odpowiedzialności, odzyskaliśmy wolność. Ale jeszcze stale nie mamy tej wolności w sposób pełny i wolny całkowicie. Dlatego o tego ducha musimy stale prosić i Jan Paweł II na pewno tam w niebie prosi, by ten duch
odnowił oblicze tej ziemi i przezwyciężył te wszystkie trudne sprawy. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Mam swój honor, prawa swoje znam. W sercu noszę Boga i Maryję. Mam swój honor, prawa swoje znam. I nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji tram. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji tram. Telewizja tram i nasze radio nam nadają, więc będziemy żądać. Wolnej Polski już nam nie ukradną, chcę go słuchać i chcę ją oglądać. Wolnej Polski już nam nie ukradną, chcę go słuchać i chcę ją oglądać. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji tram. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji tram. Ukochana, biedna Polsko nasza, obdzierana z krzyża i kościoła, orzeł biały, a nie rząd Judasza, tu lud całej Polski dzisiaj woła. Orzeł biały, a nie rząd Judasza, tu lud całej Polski dzisiaj woła. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji tram. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji tram. Nie oddamy. Nie oddamy. Nie oddamy. Nie oddamy.